ostatnich dniach no przykrą sprawę z dopingiem na wykrytym u jednej z waszych nawciarek. No proszę to samemu ocenić. Wypadało tak powiedzieć no jednemu z bardziej prominentnych działaczy sportowych, czy nie wypadało? Bo ja bym się jednak nie odważył tak przed kamerami telewizyjnymi powiedzieć, że on by tego, który ją namówił do wzięcia tego środka, on by za pewną część ciała powiesił na pręgierzu w Krakowie. Wypadało tak powiedzieć, czy nie wypadało? No poniosło go, powiedzą Państwo. Ale o to chodzi, proszę Państwa, że dzisiaj większość społeczeństwa, a przynajmniej znaczna jego część, mówię teraz tu znów o ludziach mediów, no jest przekonana, że jeśli w nagłówku napisze, że Dudek się wkurzy, na przykład, no chodzi mi o znanego polskiego bramkarza, to jeśli nie był to Dudek wkur i tak dalej, tylko Dudek się wkurzył, to wszystko jest w największym porządku, prawda? Tak, coraz więcej osób jest przekonanych, że kiedy w najbardziej oficjalnej sytuacji ujawnił się z jakimś wspomnieniem, że kogoś opierdzielił, to jest też wszystko w największym porządku, bo nie było opierdze i tak dalej, i tak dalej. Tylko było opierdzielenie. Tak, rzucam przykład tych tak zwanych substytutów mocnych słów. Proszę Państwa, i substytuty, i te mocne słowa, one dzisiaj wychodzą bez zająknienia z ust coraz większej grupy ludzi. One się pojawiają w telewizji. Zwyczajnie.